Centrum Kultury w Knurowie i Kino Scena Kultura witają Was serdecznie na warsztatach komiksu. Ja się nazywam Szymon Teluk, jestem rysownikiem, ilustratorem, malarzem, autorem komiksów i opowiem Wam dzisiaj o tym, czym jest tak naprawdę coś, co jest końcowym etapem tworzenia komiksu oprócz koloru, czyli o tuszu. Na czym polega nakładanie tuszu? Dlaczego ten tusz się w komiksie pojawił? Dawniej, kiedy komiks się rodził, jeszcze w XIX wieku, maszyny drukarskie, które drukowały gazety, były bardzo niedoskonałe. Żeby rysunek był widoczny, nie mógł być wykonany ołówkiem, dopiero technika litografii, taki sposób drukowania za pomocą potężnych skał wapiennych umożliwił pokazywanie bardzo delikatnych rysunków, natomiast niestety trzeba było zrobić te rysunki bardzo czytelne i proste, żeby można było je później wydrukować. Stąd komiksy narysowane ołówkiem były następnie pokrywane tuszem i dopiero wtedy kopiowane w nieskończonej ilości egzemplarzy w gazetach. Z czasem zaczęto dokładać coraz więcej czerni do tych rysunków, żeby zadbać o ich wyrazistość. No i w pewnym momencie także okazało się, że te rysunki mogą być nieco bardziej złożone, kiedy techniki druku już zostały udoskonalone. W tym momencie jednak dalej rysowanie komiksu za pomocą ołówka, który jest pokrywany tuszem, za pomocą różnych narzędzi, jest taką podstawową metodą tworzenia komiksu. Postaram się kilka słów o tej metodzie Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że zapoznacie się z tymi ćwiczeniami, które tutaj przedstawiłem. No i poproszę Was o zrealizowanie jednej planszy pod koniec. Spróbujcie wykonać jakąś ilustrację i w pełni ją potuszować za pomocą metod, które Wam przedstawiłem w tym ćwiczeniu. Komiks może być narysowany lub namalowany. Można go wykonać dowolną techniką plastyczną. Może być barwny, może składać się z samych kresek, samych linii. Tak naprawdę mamy całe mnóstwo możliwości, które możemy wykorzystać, żeby nasz komiks stał się ciekawy, interesujący, bogaty plastycznie. Od dawien dawna jednak najczęściej stosowanym sposobem wykonywania rysunków jest połączenie rysunku wykonanego co najmniej dwoma narzędziami. Pierwszym narzędziem jest ołówek. Widzicie, właśnie krok po kroku wypełniam kolejne elementy rysunku szczegółami. Staram się tutaj pokazać różne elementy przestrzeni. Widzimy dzieciaki na pierwszym planie. Z tyłu jakiś budynek, tam ktoś jeszcze gra w piłkę. Nie rysuję zbyt dokładnie tych wszystkich szczegółów, ale mógłbym. Rysunek bowiem jest przeznaczony do dalszej pracy. Na nim zostanie nałożony kolejny rysunek, a na końcu ten, który tu widzicie, się usunie. Oczywiście może to być więcej szczegółów. Jeżeli potrzebowałem dokładnie wymierzyć tą twarz, mogłem zacząć rysunek od wcześniejszej warstwy, od różnych schematów, które pomogły mi uważnie tutaj wszystko rozrysować. Tak czy inaczej, wszystko, co jest wykonane ołówkiem, w pewnym momencie zniknie. Na czym to będzie polegało? Po narysowaniu tego, co jest mi tutaj potrzebne, staram się też nie używać gumki do mazania. Jeżeli wykonacie bardzo dużo jakichś poprawek, to wtedy może rzeczywiście się ona przydać. Lepiej jednak, jak będziecie oduczać się używania gumki do mazania, ponieważ to, co się stanie pod koniec, tak naprawdę sprawia, że nie ma w ogóle potrzeby jej używania. Przystępuję do poprawienia rysunku liniami wykonanymi cienkopisem. Zwróćcie uwagę, że poprawiam jedynie te kreski, które mają tutaj pozostać. Natomiast jeżeli znalazło się w tym miejscu coś, co mnie nie interesuje, czego chciałbym się pozbyć, po prostu ten fragment rysunku nie będzie przeze mnie poprawiany.
Zaczynam od rysowania linią. Najlepiej jak będzie ona dość giętka. Starajcie się nie robić tego na początek zbyt szybko. Dopiero jak uzyskacie wprawę, wtedy wraz z nią przychodzi prędkość. No i zaznaczam tutaj różne elementy w taki sposób, że czasem tą linię pogrubiam, innym razem stanie się ona delikatniejsza. Krok po kroku nanoszę coraz więcej szczegółów. To samo robię z planem dalszym, czyli miejscem, w którym w tym przypadku znajduje się ta dziewczynka. Wszędzie rysunek zostaje poprawiony tymi czarnymi liniami, z wyjątkiem miejsc, w których rysunku chcę się pozbyć, w których już nie potrzebuję wcześniej nałożonych kresek. Przechodzę do planu dalszego. Po poprawieniu całego niemal rysunku liniami staram się określić, wymyśleć skąd pada światło. Czy z tego światła jest więcej od dołu, czy z boku, czy z góry. Na zewnątrz przeważnie światło będzie padało od góry, bo jego źródłem będzie niebo albo bezpośrednio nawet słońce. Wtedy staje się bardzo ostre. I tam, gdzie jest ciemniej, czyli u dołu, niektóre z tych linii zacznę pogrubiać. Jeżeli coś się dzieje z tyłu, mogę wziąć delikatny cienkopis, ponieważ będziemy potrzebowali troszeczkę osłabić widoczność tego, co dzieje się najdalej. To już nie musi być takie wyraźne, więc jeżeli tu jakieś pojawią się szczegóły, takie jak okna, jakieś gzymsy, ozdoby tego budynku, może jakieś rynna oczywiście tutaj jeszcze wisieć, to wszystko już będzie wykonane za pomocą cieńszego narzędzia. W tym przypadku jest to cienkopis, który różni się od tego wcześniejszego znacznie grubością. Wykonuję więc rysunek za pomocą linii. Kiedy już jesteście na tym etapie, trzeba będzie przejść do kolejnego i dodać plamy tuszu. Możecie użyć do tego dowolnego markera, flamastra. Miejsce, które zostanie przyciemnione, musi być przez Was wybrane nie tylko dlatego, że jest akurat ciemne, ale przede wszystkim dlatego, żeby rysunek był czytelny, żebyśmy mogli go od razu rozpoznawać. Zacznę jednak od takiego dość ciemnego miejsca. Będzie to miejsce pod szyją. Broda rzuciła bardzo mocny cień na szyję. Mamy dość sporą grzywkę i ona też nam troszeczkę ocienia twarz. Ramię tego chłopca w tym miejscu też może być nieco ciemniejsze. Jest ono lekko odwrócone w stosunku do nas. No i powiedzmy z tej strony kilka pręg. Pojawiło się kilka takich plam czerni, które już sprawiają, że wygląda ten rysunek ciekawiej. Przyglądam się teraz, co tu jeszcze można by przyczernić. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby rysunek stał się bardziej czytelny. To jest dla nas najważniejsze. W momencie, kiedy tutaj będziemy mieć tak dużo czerni, może jej być po prostu za dużo w porównaniu do innych miejsc. Dlatego dobrze by było w takim wypadku wprowadzić kontrę, czyli równowagę dla tych plam czerni. Przeważnie robi się to w ten sposób, że jeżeli w tej części macie dużą plamę czerni, to gdzieś tutaj po przekątnej rysunku wprowadza się jakąś inną plamę czerni, która jest mniejsza, ale też dość solidna. O, na przykład damy tutaj zarys jakichś drzew, które są z tyłu. Dzięki temu powstaje pewna równowaga między jedną a drugą stroną rysunku. W momencie, kiedy jesteście już w tym miejscu, możecie dodać ramkę kadru albo markerem, albo cienkopisem. Starajcie się jednak nie zrobić jednej rzeczy, mianowicie nie wychodzić tutaj poza narożniki w taki sposób. Kończymy tak, żeby wszystkie linie skończyły się w tym miejscu. Nic ciekawego nam nie wyjdzie, jeżeli będziecie stosowali takie przedłużenia linii. Będzie wyglądało to, jakby było po prostu niechlujnie zrobione.
Jak nakładamy dalej tusz? Można dodać tutaj kilka różnych efektów. Pierwszym z nich może być jakiś deseń albo wzorek. Spójrzcie. Nasze drzewo dostanie w wielu miejscach takie drobne kreski, dzięki czemu zaczną one przypominać rzeczywiście to, co na drzewie znaleźć się powinno, czyli liście. Dziewczynka będzie miała ubranie, które jest na przykład w paski. Nie staram się, żeby te paski były bardzo równe, wręcz przeciwnie. Wyginam je, robię takimi dość luźnymi. No i powiedzmy, udało mi się uzyskać to, co chciałem. Dom może być otynkowany takim tymkiem zwanym barankiem. Wtedy też w różnych miejscach mogą się pojawić na przykład rozmaite kropki, kreski, elementy, które sprawią, że będzie on zupełnie inaczej wyglądał, na przykład niż to drzewo, niż ubranie dziewczynki. Zdecydowanie nam się czymś tutaj będzie wyróżniał. Jeżeli chodzi o dół, możemy wziąć i zacząć kreskować, wprowadzając tutaj źdźbła trawy. Akcja się rozgrywa na trawniku, a więc pojawić się tutaj powinny rozmaite źdźbła trawy, większe, mniejsze, rozrzucone na różne sposoby, tak jak to w rzeczywistości bywa. Tak więc szukacie sobie różnych sposobów, żeby tą akcję urozmaicić. Oprócz tego, że postacie, różne elementy będą zawierały takie właśnie wzory wykonane za pomocą kreskowania, nazywamy je fakturami albo strukturami, możecie także wprowadzić światłocień. Światłocień to jest uzyskanie pewnej szarości za pomocą kreskowania, które sprawi, że coś będzie bardziej trójwymiarowe. Zwróćcie uwagę na twarz tego chłopca. Zacznę tutaj w pewnych miejscach wprowadzać kreski, dzięki którym stanie się ona nieco ciekawsza. O, dodam na przykład tutaj na brodzie taki zarys i już od razu będzie ta broda bardziej okrągła. Mogę oczywiście pokazać, że światło, które pada z nieba, jest bardzo mocne i dodać kreski, które praktycznie zupełnie mi ocienią tutaj twarz tego chłopaka. Ten cień może się także pojawić na ustach, może na szyi nie kończyć się tak gładko, tylko na przykład rozsypywać w ten sposób. Za pomocą bowiem kreskowania jesteście w stanie pokazać płynność tego światła, nadać różnych ciekawych tutaj efektów, które sprawią, że lepiej będzie się na ten rysunek patrzyło, że będzie on po prostu ciekawszy. Pytanie tylko, na ile chcecie nakładać ten światłocień, bo pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy już zaczniecie nakładać te kreski, to rysunek nam się zacznie robić bardzo skomplikowany. Natomiast w komiksie nie zawsze aż tak skomplikowanego rysunku potrzebujemy. Dziękuję za zapoznanie się z kolejnym odcinkiem Warsztatów Komiksu. Tym razem zajmowaliśmy się tuszem i poproszę o wykonanie kolejnej pracy. Ta praca, najlepiej jak to będzie rysunek, który będzie się składał z dwóch odległości, albo inaczej mówiąc dwóch planów. Kiedy narysujecie na przykład jakąś postać, nie musi być cała, może to być popiersie i jakiś fragment otoczenia za nią. Przy czym spróbujcie tak pracować, żeby w różnych miejscach tego rysunku zróżnicować
tuszem grubość linii, a także wprowadzić różne kontrasty. Jeżeli na przykład postać, która jest z przodu, będzie się składała z bardzo mocnych kontrastów, z plam białych i czarnych, to niech to, co się znajduje w otoczeniu, będzie wykonane rysunkiem kreskowym, gdzie jest dużo więcej detali, drobiazgów, albo odwróćcie to. Spróbujcie postać narysować złożoną z różnych kresek, a tło zrobić zupełnie uproszczone z plam czerni i linii. Wybór zależy od Was, czekam na Waszą pracę, taki spróbujcie jeden fajny, konkretny, komiksowy właśnie kadr zrealizować, w pełni potuszowany za pomocą tych metod, które Wam przedstawiłem. Zapraszam także na kolejny odcinek Warsztatów Komiksu i mam nadzieję, że przyślecie do nas niedługo pracę.